Zakończyło się zgrupowanie Radomiaka Radom we włoskim miasteczku Villa Franca di Verona. Na zakończenie Zieloni w drugim meczu sparingowym pokonali młodzieżowy zespół FC Zurich 3-0. Zieloni objęli prowadzenie w 11 minucie, gdy do siatki trafił Dominik Soku. 180 sekund później ten sam zawodnik zdobył drugą bramkę. Rezultat w 70 minucie ustalił Patryk Winsztal. Dzisiaj zmierzyliśmy się z bardzo mocnym przeciwnikiem, pomimo że w większości to byli zawodnicy gdzieś tam do lat 21, ale też reprezentanci kraju bardzo dobrze wyszkoleni technicznie, taktycznie i od samego początku był to mecz zacięty. Natomiast w pewnym momencie no, zdominowaliśmy przeciwnika, narzuciliśmy swój styl gry. No i zasłużenie wygraliśmy i cieszy mnie, bo tak jak mówię, ja trochę znam te zespoły właśnie, bo też często przyjeżdżałem, rywalizowałem, to tutaj dzisiaj no, byliśmy o klasę lepsi od tego zespołu. To napawa bardzo dużym optymizmem. Cieszy też, że młodzi bramki strzelają nasi zawodnicy, bo dzisiaj dwie Soku, jedną Winsztal i same superlatywy także po dzisiejszym meczu. Po meczu szkoleniowiec Zielonych podsumował też całe zgrupowanie. Na pewno jesteśmy bardzo zadowoleni z tego wyjazdu. Jesteśmy jedyną drużyną w drugiej lidze, która wyjechała na zgrupowanie zagraniczne. Trenowaliśmy w fajnych warunkach, razem integrowaliśmy się, sporo rzeczy sobie gdzieś tam też ustaliliśmy. Myślę, że stworzymy bardzo zgrany zespół, co zresztą widać na treningach. W sparingach zawodnicy też bardzo się angażują, czy grają ze słabszym przeciwnikiem, czy z mocnym, zawsze grają o zwycięstwo. No i czekamy z utęsknieniem na ligę, żeby to się wszystko przełożyło na ligę, żeby ta właśnie rywalizacja w drużynie dała efekty i wiadomo, jaki jest nasz cel. Ale myślę, że zrobiliśmy tutaj no, kawał dobrej roboty. Przed startem rundy wiosennej trzeciej ligi Radomiak rozegra jeszcze jeden mecz sparingowy. Jego rywalem będą trzecioligowe rezerwy Legii Warszawa.